data wprowadzenia euro. To w zasadzie tego się w chwili obecnej określić nie da. O tym decydują czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. W tym kontekście referendum pozbawione byłoby mocy sprawczej. Po trzecie, klasyczny argument przytaczany przeciwko referendum. Proszę Państwa, finanse publiczne, w tym kwestia wprowadzenia euro, no to jest rzecz, którą raczej powinno powierzyć się specjalistom. We wszystkich państwach, w których wprowadzano euro, to czynnik fachowy był czynnikiem dominującym, a nie czynnik ludowy. I żeby już nie przedłużać, ostatni, czwarty argument. W moim przekonaniu nie wchodzi również w grę wykorzystanie referendum jako elementu procedury zmiany konstytucji. Po prostu 235 ust. 4 na to nie pozwala. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Przepraszam za tę interwencję, ale konieczna. Nie było innego wyjścia. Jasne. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę o zabranie głosu pana redaktora Stanisława Michalkiewicza, naszego gościa. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jesteśmy chyba w kłopotliwej sytuacji, dlatego że ja tu akurat zgadzam się z przedmówcą, panem doktorem, że konieczna jest zmiana konstytucji, ale mam wątpliwości, czy jest ona możliwa, więc dlatego jesteśmy w kłopotliwej sytuacji. Zmiana konstytucji jest oczywiście konieczna, dlatego że artykuł 227 ustęp 1 stwierdza, że centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski, któremu przysługuje wyłączne prawo emisji pieniądza. Otóż kluczowym słowem tutaj jest słowo pieniądz. W jakim znaczeniu konstytucja używa tego określenia? Otóż używa go wyłącznie jako w znaczeniu prawnym, prawny środek płatniczy, dlatego że jeśli rozumieć to w innym znaczeniu, w takim znaczeniu potocznym, to oczywiście konstytucja potwierdzałaby nieprawdę. Nie ma żadnej wyłączności w emitowaniu pieniądza. Każdy obywatel może emitować, wystawić weksel, który też jest pieniądzem. W związku z tym żadnej wyłączności Narodowy Bank Polski nie ma. Ma wyłączność tylko w zakresie emisji biletów bankowych własnych, które są uznane za prawny środek płatniczy. I to jest przedmiotem tej wyłączności. Zatem, jeśli wprowadzilibyśmy euro, jeśli Polska weszłaby, że tak powiem, i przyjęłaby euro, artykuł 227 ustęp 1 powinien zmienić swoje brzmienie mniej więcej w ten sposób, że centralnym bankiem państwa może być nadal Narodowy Bank Polski, czymkolwiek by się nie zajmował, natomiast wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej przysługuje Europejskiemu Bankowi Centralnemu, który odpowiada też za wartość pieniądza, bo właściwie te kompetencje przeniosłyby się do Europejskiego Banku Centralnego. I polemizując tutaj, odnosząc się polemicznie do wystąpienia pani sędzi, wydaje mi się, że nawet gdyby Narodowy Bank Polski uzyskał koncesję na produkowanie, bo nie emitowanie, tylko produkowanie, drukowanie banknotów euro i wybijanie monet, to występowałby tylko jako zleceniobiorca Europejskiego Banku Centralnego, a nie jako samodzielny podmiot. No, równie dobrze ja mógłbym być wynajęty w charakterze takiego zleceniobiorcy i mógłbym się drukować banknoty i wybijać monety, ale to nie jest żaden powód, żeby moje nazwisko było umieszczone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Więc Europejski Bank Centralny może sobie wynająć każdego, każdą osobę fizyczną bądź prawną i powierzyć mu takie zlecenie. Oczywiście moim zdaniem dalsze zmiany artykułu 227 powinny polegać na tym, że w ustępie drugim artykułu 227 trzeba by skreślić słowa Rada Polityki Pieniężnej, ponieważ Rada Polityki Pieniężnej traci rację bytu. Właściwie organ, który mógłby być ewentualnie opiniodawczym, no nie zasługuje nawet ze względów prestiżowych, żeby go umieszczać w Konstytucji, ponieważ opinie dla rządu, czy dla Sejmu, czy dla Senatu, czy dla pana prezydenta może przedstawić każdy z nas. No i to nie jest specjalne wyróżnienie. Oczywiście, jeśli ma coś do powiedzenia ciekawego. Tak samo uchylić należałoby artykuł, ustęp 5 i 6 artykułu 227. I to jest, to są takie zmiany konstytucji, które w związku z wprowadzeniem euro od strony technicznej są, wydaje mi się, niezbędne.
Natomiast czy są one w ogóle możliwe? Czy są one w ogóle możliwe, jeśli oczywiście Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej będziemy traktowali poważnie? Bo jeżeli nie, no to oczywiście wszystko możemy zrobić i nie mamy powodów, żeby się tutaj tym przejmować. Natomiast jeżeli byśmy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej traktowali poważnie, to nie możemy przejść do porządku dziennego nad artykułem 1 i artykułem 5 Konstytucji. Dlatego że taka zmiana artykułu 227 ustęp 1 pociąga za sobą istotną amputację części niepodległości państwowej. A zgodnie z artykułem 5 Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości. To znaczy, że żadnemu organowi władzy, nawet nie wiem czy suwerenowi, chyba żeby zmienił tutaj swoją wolę wyrażoną, czy jakikolwiek organ władzy publicznej w Polsce może mieć inny stosunek do niepodległości, jak tylko polegający na strzeżeniu, to znaczy zapobieganiu uszczupleniu tej niepodległości. Artykuł 1, ustęp 1 stwierdza, że Rzeczpospolita Polska jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli. I tu się ustosunkowuje do referendum, czy do nawet do referendum. Stawiam pytanie, na które nie znam odpowiedzi. Muszę przyznać, że nie wiem, jak bym odpowiedział na to pytanie. Czy niektórzy obywatele mogą pozbawić wszystkich obywateli udziału w dobru wspólnym, jakim jest Rzeczpospolita Polska? Bo istotną cechą Rzeczpospolitej Polskiej jest jej niepodległość. To ustawodawca wyraźnie podkreśla.